A ty chciałaś być naprawdę w szkole policyjnej? Ja? Tak. To plotka akurat. Ja się brzydzę mundurem. Okej, dobrze, to cofam, no ale... A dlaczego to? No to nieśmieszne, to tak naprawdę jest. Brzydzę naprawdę brzydzisz się mundurem? Tak. Ale co, że jak na przykład idzie, nie wiem, kolejarz, to mówisz, tfu, kolejarzu. Nie, absolutnie. Bo to dziwne trochę, mówi, co ja pani zrobiłem, przecież ktoś musi w tej drugiej klasie też sprawdzać bilety, no. Zobacz, follow up leci, jak w dobrym stand-upie. No właśnie, to by było fajne, co? No. Dobry stand-up. Raz zrobiłam, był zły. Ale po czym poznałeś, że był zły? Nikt się nie śmiał. Ja znam tę historię. Naprawdę. Z czterech obecnych osób nikt się nie śmiał. Kasia zrobiła to charytatywnie. A, no. Ale poczekaj, naprawdę zrobiłaś stand-up? Tak, tak. I waliłaś takie żarty jak dzisiaj? Ciężko mi się odnieść. A jakiś żart? Powiedz jeden, to ja ci powiem, czy było dobre. Jakoś to wyrzuciłam z pamięci. Ale naprawdę cztery osoby tak przyszły? Ja nie, bo to chodziło o to, że to był taki ekskluzywny stand-up i on okazał się bardzo ekskluzywny, bo w ogóle nie był śmieszny, więc... Taki... To jest, naprawdę, znaczy, to zrobi, bo ja ci coś powiem, bo stand-up jest pozornie łatwy, dlatego że stand-up przed publicznością stand-upową jest zabawny, ale stand-up przed publicznością nie stand-upową jest martwy. A do tego stand-up przed publicznością w liczbie cztery osoby? Z czego trzy to obsługa sali? Dwie. No to naprawdę a jedna jest... weszła i powiedziała, a stand-up, spierdolam. Ale jest, to było naprawdę bolesne doświadczenie, dla nich też. Ale przecież sprzedawałaś bilety, czy nie, o co no chodzi? Skąd? Nie, to był taki prezent. Magią miał być swoje nazwisko. Co? Stand-uperka, która nie słyszy, no to może oni może byliby. O tym trzeba by było zrobić, o głuchej stand-uperce. Ale nie, bo to jest jakaś, wiesz, no bo to jest przykre, że... Ile to trwało, ten repertuar? No z 50 minut. I co, i tak te osoby powoli się rozchodziły? Nie, po prostu tak... Nie powiem, że tłum się rozpierzchł, bo trudno nazwać to tłumem, no. Tak milkło i w pewnym momencie mogłabym zrobić tak, że... Co? Ale nie robiłam, no bo już mi było głupio, nie? Ale mogłaś zrobić tak, zróbcie hałas. A oni tak, co? Dobrze, czy aktorzy chcą grać w brzyduli, czy biorą rolę jak leci? Czy jak ty dostałaś propozycję, bo dostałaś stosunkowo niedawno. Jesteś już dojrzałą osobą, bo jesteś po 20. Można być miły, bardzo, a nie... Bardzo miłym człowiekiem. No. Znaczy nie, Mariusz był miły. Nie spodziewałam się tego w tym kultowym programie. Dobrze, jesteś młodą dziewczyną, ale dojrzałą aktorką. Czy dla ciebie to było takie nagle grom z jasnego nieba, biorę? Bo tam gra Socha, bo tam gra Julka, czy nie, no ja w ogóle oglądałam tę pierwszą część Brzyduli. Ja serio byłam fanką. Mhm. Roli Małgosi to w ogóle byłam totalną fanką. Nie no, serio, ja to już ona wie. Ja to też jestem dawno. Fanem Violetty. Bo ja to też... jest po prostu obłęd, co ona wyprawia w tej roli. Mhm. I jak potem... Potem co, scena to inny ciuch, to jest super. To już chyba super. Mam wrażenie, że chcesz mnie wygryźć. Ja charytatywnie uwielbiam ten twój głos. Słuchaj. Kocha, ciągle brzmi, jakby była na kacu. Co nowy ciuch, to pół litra. Co nowy ciuch? Dobrze, no, ale do ciebie, do ciebie. Nie, no ja marzyłam o tym, żeby grać w Brzyduli, więc jakby obejrzałam tę pierwszą część i tam byłam fanką, jak mówię. Byłam fanką oczywiście Julki i Filipa. Oczywiście powiedziałaś? Oczywiście, tak powiedziałam po polsku. Oczywiście. Więc byłam fanką Julki i Filipa. Natomiast no Gosia to tam była w ogóle... A nie wiesz, dlaczego Bobek nie chce do mnie przyjść? I don't know, a nie znam Bobka, I don't know. You didn't know Bobek? Ja wiem. I don't know him.